Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj omówić kwestie dotyczące zdrowia. Zacznę od tego, że człowiek składa się z trzech elementów. Składa się z ducha, duszy i ciała. Tak uczy nas święta wiara katolicka. Więc jeżeli chodzi o te wszystkie części, muszą być ze sobą, można powiedzieć, w stanie równowagi. No i jeżeli któraś z tych części jest w stanie nierównowagi, to jest to źle. Teraz zacznijmy od tego, że oczywiście Kościół Święty powinien dbać o sprawę ducha i duszy. To jest domena Kościoła. A więc powinien uczyć przyjmowania sakramentów świętych, powinien uczyć moralności, tego typu rzeczy. Powinien stać na straży tych kwestii. Które to kwestie nie powinny być oddzielone również od spraw państwowych. Bo chociażby aborcja, czyli morderstwo dziecka nienarodzonego, jest częścią tej sfery. Jest częścią życia państwowego, narodowego. Natomiast państwo powinno dbać o przede wszystkim o trzecią część, a więc o ciało. Czyli o dobro, można powiedzieć, cielesne. Między innymi o zdrowie człowieka. Zdrowie fizyczne człowieka, tak to nazwijmy. A państwo polskie niestety o to mało co dba. W tej kwestii, że na przykład mamy coś takiego, chociażby jeżeli chodzi o dwa rodzaje chorób, o cukrzycę i o stwardnienie rozsiane. W przypadku stwardnienia rozsianego na przykład mamy taką kuriozalną sytuację, czytałem na ten temat w którymś z numerów do rzeczy, że jest lek, który powoduje, iż człowiek jest w stanie żyć z tym stwardnieniem rozsianym na dobrym poziomie, zadowalającym, natomiast musi go brać przez całe życie. Polskie Ministerstwo Zdrowia zapewnia refundację tego leku przez 5 lat. Dalej radź sobie człowieku samemu. W przypadku na przykład cukrzycy jest taka sytuacja, że mamy pacjentów ze stopą cukrzycową, czyli jest to powikłanie cukrzycowe, które nieleczone powoduje to, że trzeba nogę amputować. Więc robi się w ten sposób, że nogę się amputuje, nie lecząc pacjenta. A mimo, że można go byłoby leczyć dalej. No więc mamy, prawda, osoby niepełnosprawne, które państwo kosztuje o wiele więcej. Nie ma jak gdyby prewencji, jeżeli chodzi o kwestię leczenia. Dalej. Nie wiem, jak to jest na przykład z ziołami chociażby, ale uważam, że bardzo ważną rzeczą jest promowanie zdrowia w sposób, właśnie chociażby promocji ziół, czy też minerałów, witamin i tak dalej. Ja na przykład przez wiele lat, przez ponad 15 lat, jak już mówiłem, często na ten temat piję chociażby yerba mate. Yerba mate powoduje to, że na przykład człowiek jest szczupły, chociażby ma mnóstwo też i witamin, minerałów, takich jak magnez na przykład. Na ten temat wiele mówiłem, więc jakby też nie chcę się powtarzać. Zresztą w Polsce na przykład mamy podobno bardzo dobre, jeżeli chodzi o oczyszczanie człowieka, na przykład mamy coś takiego jak z brzozy, stare słowiańskie sposoby. To też mamy takie rzeczy. To też powinno się promować. Powinno na przykład się też z drugiej strony, jeżeli chodzi o żywność, powinno się karać i ganić takie sytuacje, jak na przykład to, że można sobie z szynki zrobić z 1 kg, to by się można 2 kg. No, przepraszam bardzo, ale coś tutaj jest nie w porządku. Albo nawet chyba 3, nie wiem jak to tam dokładnie jest. Ale jeżeli chodzi o mięso, to też jest tragedia. Zresztą
no nie tylko w Polsce, no na zachodzie podobno jest jeszcze gorzej. Z tego co wiem, w Stanach Zjednoczonych na przykład. W ogóle też w Polsce nie powinno się dopuszczać GMO. To jest uważam szkodliwe. Czyli żywności modyfikowanej genetycznie. Bo chodzi o jedną rzecz. Chodzi o to, że moim zdaniem nie powinno się ingerować w to, co Pan Bóg stworzył dobrze. Czyli jeżeli Pan Bóg stworzył... Znaczy dobrze, to co Bóg stworzył, tak? Jeżeli Bóg coś stworzył, nie powinniśmy w to ingerować. Więc... oczywiście, no jeżeli ktoś, nie wiem, kobieta ma, przypuśćmy, naprawdę krzywy, brzydki nos na przykład, i się nic nie śmieją, to można go poprawić, tak? Ewentualnie nie chodzi o takie skrajności. Chodzi o na przykład dodawanie chemii do czegoś, przypuśćmy. Zawsze byłem przeciwny te opryskom wszelkiego rodzaju i tak dalej. Oczywiście w tej chwili no, nie da się bez oprysków, bo niestety roślinki nie wyrosną tak jak powinny. Ale powinno być promowane właśnie, tak jak mówię, zdrowa żywność i tak dalej. I skandalem jest na przykład to, że przypuśćmy, nie wiem, marchewka kosztuje, ekologiczna kosztuje dużo drożej niż marchewka nieekologiczna. Właśnie ta żywność powinna być promowana. Do niej ewentualnie jestem w ogóle przeciwny, jeżeli chodzi o dopłaty i tak dalej. Jeżeli już mówimy o dopłatach, to niech będzie to do zdrowej, ekologicznej żywności, a nie do żywności pryskanej, przypuśćmy. Tyle o żywności. Dalej, jeśli chodzi o kwestię leków. Dlaczego w Polsce na przykład leki na cukrzycę nowej generacji są bardzo drogie, natomiast na przykład w krajach zachodnich są tańsze? Też moje pytanie na ten temat. Skąd to się bierze? Zresztą mam na myśli, wiadomo, no nie tylko w Polsce jest tak, prawda, źle i tragicznie, tak? Bo też trzeba wziąć kolejną sprawę pod uwagę, stres. Były takie ciekawe badania, kiedyś zrobili na ten temat. Mianowicie, chyba w Polityce na ten temat czytałem. Tak, tak, na stronach Polityki. Nie w Polityce.pl, tylko Polityki. To jest lewicowy tygodnik, tak? Ja mam poglądy prawicowe raczej, ale również, jak coś mi fajnego wpadnie, również i z stron lewicowych, powiedzmy, też przeczytam. I na przykład ciekawa rzecz. Kontynentem najbardziej szczęśliwym na świecie jest Ameryka Południowa. Niezbyt bogaty kontynent, a najszczęśliwszy. Dlaczego? Dlatego właśnie, że tam na przykład jest chociażby, tak mi się wydaje, jest troszkę inne podejście do życia, bardziej wyluzowane. U nas w Polsce, czy nie tylko, to podejście do życia jest takie właśnie sztywne i tak dalej, tak? Nauczmy się żyć w bardziej wyluzowany sposób. Ja sam chciał się tego nauczyć. Naprawdę. Bardziej takiego luźnego podejścia do życia. A to luźne podejście do życia może, moim zdaniem prywatnym, nauczyć nas modlitwa. A więc rozmowa z Panem Bogiem. Rozmowa, która, w której nie ma słów. Po prostu patrzenie na Pana Boga i pozwalanie, żeby Pan Bóg patrzył na nas. To niweluje moim zdaniem stres. Właśnie ta homeostaza tych trzech części. Tych trzech ważnych, istotnych dla człowieka elementów. Ducha, duszy i ciała. I na tym chciałbym zakończyć. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem i niech Wam Bóg błogosławi. Pozwolę sobie wyłączyć. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże jeszcze raz.